14 wyskoków w 2019. Yes! Jestem bestią. Podejście numer 153. Siemanko, z tej strony HCB. Zanim zaczniecie oglądać ten odcinek, nie zapomnijcie zasubskrybować, bo jak tego nie zrobicie, to wam utnę głowę. I musicie oczywiście polubić ten filmik. Mam dzisiaj dla was zajebisty odcinek, znaczy zajebisty, tak mi się wydaje, że zajebisty. A mianowicie odcinek się nazywa, tak jak widzicie, jak skakać 5 cm wyżej w 2 minuty. Odcinek nazywa się tak, a nie inaczej, bo od już wielu, wielu lat, pewnie nawet kilkunastu lat, chodzą po internecie artykuły, badania na temat tego, jakoby rozciąganie zginaczy bioder, czyli hip flexorów, miałoby sprawiać, że skaczemy natychmiastowo wyżej. Czy to jest prawda? Przekonamy się, bo jestem w techosporcie, a jako, że jestem w techosporcie, mam dostęp do każdej możliwej platformy, w sumie też mojej, i zmierzymy to sobie. Najpierw zrobię pomiary wyskoku bez rozciągnięcia zginaczy bioder. Potem zrobię pomiary po rozciągnięciu. Zobaczymy, czy faktycznie badania przekładają się na rzeczywistość. Mi się wydaje, że się przełożą z tego względu, że dupę i ogólnie zginacze bioder to ja mam pospinane jak mało kto. I podejrzewam, że każdy w ogóle zwiększony zakres ruchu w tym obszarze będzie u mnie powodował to, że wyżej skoczę. No ale nigdy nic nie wiadomo. Jak będzie wyglądał test? Normalna rozgrzewka, potem oczywiście zmierzę wyskok, myślę, że 3-4 próby na platformie bez rozciągnięcia zginaczy. Potem wykonam rozciąganie statyczne zginaczy gdzieś 2 razy po minucie, po 2 minuty, bo rozciągamy oczywiście statycznie. I zobaczymy, jak potem wyjdą pomiary. Na koniec co? Nagram to, zobaczymy sobie, no i pewnie policzę średnią. Zobaczymy średnio, czy jest jakiś wzrost, czy go nie ma. Także co? Zapraszam do oglądania i rozpierdzielamy system, nie? Lecimy z rozgrzewku, pamiętajcie, mobilizacja jest najważniejsza. A tak serio, to ten zestaw widoczny na podłodze zapewni mi niesamowite doznania bólowe i praktycznie mamy tu wszystko, co potrzeba. Blackroll Mini, oczywiście nie będę reklamował. Zwykła kulka, Duo Ball do kręgosłupa. No i zwykły, twardy wałek. Uwielbiam czarne kulki. Żartuję. Bym zapomniał. Co my tu mamy? What are those? A to są... Uwaga. To są tarmaki Elevate z Decathlonu. Nagrywam, a mianowicie mam zamiar nagrać recenzję tych bucików. Zobaczymy. Aczkolwiek powiem, że pierwsze wrażenie jest naprawdę... Jestem w szoku. Jak na taką markę jak Decathlon, to but wydaje się, jakby był faktycznie z droższej firmy, a nie z Tarmaka. No ale to pogadamy sobie o tym w innym odcinku. Szybkie rolowanie takie za mną, aczkolwiek dojebie się i tak wyżynarką, czyli moim super turbo zamiennikiem Terragana. Nie jestem nawet w połowie rozgrzewki, a już jestem tak zmęczony, że szkoda gadać. No niestety, jak człowiek pierdzielał 5 kilo tortów, placków, gołąbków, każdy wie, co się je na Wigilii. No to nie dziwne, jak pewnie waży z 5 kilo więcej niż przed świętami. Ale liczę chociaż, że skoczę dzisiaj te 65 z miejsca, to i tak będzie dobrze.
No ale zobaczymy, co wyjdzie w naszym teście. To jest najważniejsze. Na rozgrzewce oczywiście kilka jakichś lekkich wsadów na koszu 2,40 czy tam 2,45, bo jakoś tak ma zakres regulacji ten kosz. No i co? No grzeje się i potem jazda. Gdy zaczynam na przykład trening na low rimie, zawsze lecę sobie od takich najprostszych wsadów, z miejsca, z jednego kroka, z dwóch kroków, lewa, prawa, każda ręka, każda noga. Potem w miarę oczywiście, jak czuję, że już jestem pewny na swoich nogach, no to zaczynam kombinować czymś trudniejszym i uczyć się czegoś nowego. Ale dzisiaj nie mam tego w planach, więc raczej powtórzę sobie takie podstawowe wsady. Windmille pod nogą, jakąś pompkę, nie pompkę. No i potem zaczynam nasz test. Utrudnienie po lewo. Nieźle, nie mogę się doczekać, jak z biegu będę mógł na maksa skakać. Gdy Hatzbe ściąga koszulkę, to szykujcie swoją dziurkę. Patrzcie, co to znaczy skakać metr. Tu jest 3,05, 3,0, 2,95, 2,90, 2,85, 2,80. Czyli, żeby doskoczyć głową do tej obręczy, potrzebuję ile? 103, 104 cm. Patrzcie, jakie to trudne. Czyli tak w skrócie mówiąc, metr wyskoku to jest nic. Wow! 114 wyskoku w 2019. Jestem już bardzo dobrze rozgrzany. Zaczynamy nasz test.
Myślę, że oddam 3 skoki na platformie. Pokażę wam, jakie są wyniki. Potem poświęcę jakieś 4 minuty na rozciąganie hip flexorów i zrobimy sobie znowu 3-4 skoki na platformie i zobaczymy, czy jest jakaś różnica. No to co? Sprawdzamy. Muszę być blisko komputera, bo jestem sam, więc muszę sam sobie to odpalać. Ale ustawienie, spacja. Całkiem nieźle. Między każdym skokiem zrobię sobie jakieś pół minuty przerwy, tak żeby było chwilę czasu odpocząć. Rozjebałem system. Ej, masakra! Wynika z tego, że ja muszę żreć po prostu jak świnia. Mamy 67, 72 i 75. O kurde. No to teraz tak. Mamy zmierzone 3 skoki bez rozciągnięcia biodrowo-lędźwiowych. Teraz biorę się za rozciąganie biodrowo-lędźwiowych i zobaczymy, co się stanie. Jak ja tu wytrzymam 2 minuty, to ja umrę. Ale czuję niesamowite ciągnięcie, zarówno na głowie długiej, jak i na całym brzuchu. Biodrowo-lędźwiowy jest bardzo głęboko schowany, więc żeby faktycznie go rozciągnąć, trzeba się namęczyć. Nie jest to żadne profesjonalne badanie, to jest raczej poglądowe sprawdzenie, czy jako tako przeniesie się to na taką prawdziwą rzeczywistość. No ostatni skok, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O kurwa, nie będę nic mówił, ale zaraz coś zobaczycie. Dobra, spójrzcie na to. Pierwsze 3 skoki są to skoki bez rozciągnięcia biodrowo-lędźwiowego. Udało mi się zrobić 67, 72, 75 i 75. W szoku ogólnie jestem, bo 70 jak przekroczyłem, na tym etapie, co teraz jestem siłowym, to jest petarda. No pomijając to, że przed chwilą z biegu skoczyłem 115 prawie. Ale patrzcie tu, po rozciągnięciu biodrowo-lędźwiowego i lekkim wypoczynku, praktycznie kilka minut, skoczyłem 80. I czułem faktycznie, że to był naprawdę dobry skok. Czułem się dość luźno, że tak powiem, i wypoczęty. Potem mamy co? 70 i 70. Czyli nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Tu mamy 72, 75, 67. Tu z kolei mamy wszystko powyżej 70 i jeden taki no naprawdę niesamowity skok, mi się wydaje, jak na to obecnie co skaczę. No i co mogę powiedzieć? Faktycznie możliwe, że ten pierwszy skok po rozciągnięciu biodrowo-lędźwiowego był naprawdę dużo wyższy i czułem, że mi się dobrze skoczyło. Kolejne skoki, nie wiem jak na to patrzeć, no znaczy jak nie wiem jak na to patrzeć. Może to być kwestia też oczywiście zmęczenia, no bo wiadomo, że w końcu zaczyna mi mocy brakować. Ale wyciągnijcie wnioski sami. Ja układając moje plany, generalnie wszędzie daję przed aktywacją pośladków rozciąganie biodrowo-lędźwiowych. Ja osobiście czuję różnicę po rozciąganiu biodrowo-lędźwiowych. A wy dajcie znać w komentarzu, sami to sobie sprawdźcie. I dajcie znać w komentarzu, czy odczuliście jakąś różnicę. Zobaczymy, czy faktycznie to działa na większej grupie osób. A ja sobie nie odpuszczę i zrobię sobie jeszcze jeden bonusowy skok. Zrobiłem bonusowy skok. O! Łap, łap. Na to przedostatnie nie patrzcie, bo to platforma z przedostatnie 2 skoki nie zbierzyła. Ale wyciągnijcie sami wnioski. Po rozciągnięciu biodrowo-lędźwiowych 80, 70, 70, 73. Więc albo pierogi dobrze weszły, albo ja po prostu nieźle skaczę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja biorę się za trening.
Dzisiaj oczywiście przysiady, bo co innego. Zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie, Facebooku, chociaż Facebooku to już tam pal licho. Przede wszystkim YouTube, Instagram. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.